Sytuacja epidemiologiczna w suwałkach zdaje się być stabilna. Nie przybywa nowych zakażeń potwierdzonych testami, choć w opinii licznych mieszkańców miasta wynika to z niewielkiej ilości wykonywanych prób. Od pierwszego dnia raportowania w suwałkach i w powiecie pobrano 228 próbek do wykonania testu na obecność koronawirusa. Do tej pory potwierdzono trzy zakażenia, w tym jedno w mieście a dwa w powiecie. Poważniej wygląda sytuacja w województwie podlaskim, w którym w sobotę i niedzielę oraz poniedziałkowy poranek podano informacje o 33 nowych zachorowaniach, co ostatecznie zamknęło poniedziałkowy poranny bilans zachorowań na poziomie 324 osób. Spośród nich wyzdrowiało 50, ale 3 Zmarły. Krajowe dane najmocniej wystrzeliły w górę w niedzielę, kiedy poinformowano o 545 nowych zachorowaniach. Ogółem od soboty rano do poniedziałkowego poranka w laboratoriach całego kraju potwierdzono testami 1074 zachorowania, powiększając krajową liczbę zakażeń do blisko 9,5 tysiąca. Z tej grupy wyzdrowiało 1133 chorych.